Są to pokazy kaskaderskie niemieckiej grupy STEI, która ma bardzo bogate tradycje w całej Europie. W tym roku przyjechaliśmy do Polski, jeździmy po różnych miastach w Polsce. Jest to pokaz kaskaderski, którego finałowym numerem są pokazy monster trucków, które zgniatają mniejsze samochody. Najstarszy uczestnik naszego programu jest to Włoch. Następnie mamy trzech kolegów z Niemiec. Jest to bardzo ekipa, która pracuje ze sobą już od 20 lat. A gwiazdą zespołu jest? David Stey z pewnością, 27-latek, który ma nieprzeciętne umiejętności. Mamy też, widziałem, dosyć młodych członków zespołu. Już od najmłodszych lat przechodzi to z syna na wnuka. Wszyscy chcą się uczyć tego fachu. Najmłodszy Miguel Stey ma dopiero 13 lat. W dniu dzisiejszym już widzieliśmy jego pokazy na motocyklu na kładzie. Jakich pokazów, jakich elementów składa się show? Jest to jazda na bocznych kołach, są to również pokazy motocykli, kładów, kontrolowane dachowanie, przejazd przez ścianę ognia i jak już wspominałem, dwa potężne monster trucki, które zgniatają mniejsze samochody. Czy ten pokaz jest niebezpieczny dla kierowców i medyków? Sądzę, że nie. Dla kierowców, którzy mają bardzo duże doświadczenie, jest to najmniejszym problemem. W odpowiedni sposób mamy tak zabezpieczony plac, że absolutnie nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa również dla osób, które oglądają nasz program. A jak ocenia Pan w ogóle odbiór tego show dzisiejszego przez publiczność? I w Wołominie, i zresztą tak jak w całym kraju, odbiór jest niesamowity. Ludzie bardzo fajnie się bawią i z wielką przyjemnością jeździmy po kolejnych miastach w Polsce.